Zdjęcie roku jest częścią projektu Uciekając przed śmiercią. Zostało zrobione w Idomeni na granicy grecko-macedońskiej, gdzie spędziłem około tygodnia. Można interpretować na wiele sposobów, bo mamy sytuację, gdzie są krzyżujące dłonie, a w środku mamy centralny kadr, który pokazuje kobietę, która nie wie, co dalej ma się z nią stać. A z kolei mężczyzna pokazujący dłoń pokazuje im, żeby wracali. A może być to również odebrane w ten sposób, że wracajcie do siebie, do Syrii. Łatwiej może mi jest robić tego typu zdjęcia, ponieważ wcześniej dość dużo zajmowałem się fotografią podróżniczą i spędzałem dużo czasu z plecakiem, więc tego typu miejsca mnie nigdy nie przerażały. Spałem z uchodźcami, spałem w takich samych warunkach jak oni. Przyjeżdżając pierwszy dzień nie wyciągałem w ogóle aparatu, tylko starałem się poznać sytuację, w jakiej oni się znajdują.